Jest piękny dzień. Ja już jestem umyta, ubrana, tak po domowemu. I szykuję śniadanie. Piękne słoneczko, więc od razu inaczej się wstaję. Wstałam tak rzeźko. Od razu na dwie nogi. Później jeszcze mam parę spraw do załatwienia. Będę musiała być w domu, pozałatwiać różne sprawy. Dzisiaj mam wolny, nie pracuję. Więc pomyślałam sobie, że ten dzień może spędzicie razem ze mną. Włosy sobie związałam tutaj wysoko. Złapałam sobie grzyweczkę. Trochę jeszcze mi się kręcą, więc mogę tak iść. Okulary oczywiście. Ludeczka to jest ten mój tygrysek ulubiony. Aha, jeszcze coś na szyję chyba sobie wezmę. Spodnie białe, 3/4. Beżowe buty, torebka brązowa. Na ustach mam pomadkę od Vibo, Juicy Color. I idę w końcu załatwić. Jedną sprawę już załatwiłam. Teraz jadę, żeby załatwić drugą sprawę. Mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj wszystko pozałatwiać. Później lecę jeszcze na zakupy. W ogóle byłam taka zdziwiona, bo poszłam do mojej administracji i patrzę, że zamknięte. Co jest grane? I dopiero zobaczyłam telefon, zadzwoniłam. I się okazało, że domykają po prostu, że mnie wpuszczają wszystkich. No i musiałam poczekać tam na przywejściu zaraz. Pani mi wypełniła i mam już, także jedno już mam za sobą. Teraz kolejne piękna pogoda, słoneczko, cieplusieńko. Dobrze, ale to już chyba powtarzam się. Wszystko udało mi się załatwić. Teraz idę do domciu. Jeszcze muszę iść na zakupy. Niestety, ale to nic. To nic. Mam nadzieję, że dostanę to, co sobie tam wypatrzyłam, wymyśliłam. Przede wszystkim zależy, na warzywach mi zależy, bo na niczym innym tak bardzo mi zależy, jak na warzywach i na owocach. No to tyle na razie. Wiecie co, przyleciałam, bo byłam jeszcze w Action. Chciałam zobaczyć, czy tutaj może kępki są, nie ma. I kurier do mnie zadzwonił. Wyobraźcie sobie, że wczoraj zamówiłam, kiedy? Wieczorem chyba. A dziś już mam przesyłkę. Naprawdę jestem w szoku, jak oni szybko działają. Fajnie, bo cieszę się, dwa kremiki zamówiłam. To są sprawdzone przeze mnie, także rewelacyjne. W Action kupiłam sobie takie naklejki. Ja chciałam na ten swój nowy właśnie smartfon zrobić. On ma niebieski tył i ma takie etui bezbarwne, więc chciałam coś pomyśleć. I jeszcze kupiłam sobie taką rameczkę, taką w stylu glamour właśnie. Home. Bardzo mi się spodobała, 13 chyba złotych, nic niedrogo. Ciekawego nie było, więc szybko przyszłam do domu. Przyleciałam, przed chwilą mówiła sąsiadka, mi przekazała właśnie paczkę, bo ja poprosiłam kuriera, żeby zostawił sąsiadce. I przed chwilą sąsiadka mi dała, mówi, że dosłownie niedawno było, a jeszcze widziałam samochód ich. Także super, cieszę się, że zostawił paczkę u sąsiadki. No i cóż, dzisiaj miałam jeszcze na zakupy, ale chyba już nie pójdę, bo już jestem trochę zmęczona, jest gorąco, idę teraz pod prysznic, bo jest po prostu gorąco, naprawdę. Czy mi się tak uda jedną ręką? Dobrze, muszę to otworzyć, otwieram. W końcu właśnie zamówiłam sobie ten Butanic Expert z opuncją figową, a drugi sobie zamówiłam kremik. Ten z aloesem był bardzo dobry też. Nie było tego lnianego, bo bym na pewno go zamówiła. Na pewno z tego jeszcze więcej zamówię, jeżeli będą. Tak, jestem zadowolona z tego bardzo. Bardzo chciałam mieć te kremy, właśnie szczególnie ten. Mięsko już obsznurowałam, bo one nie miały takiego wyglądu ciekawego. I teraz będę dodawać po kolei najpierw olej, po to, żeby te wszystkie przyprawy, zioła się przykleiły do niego. Nie za dużo, tak żeby go obtoczyć w tym oleju całym. Ja takie mięsko piekę, bo to się maceruje cały dzień albo noc, w zależności. I później piekę i to mam jako wędlinę. Ja nie używam, nie kupuję żadnych wędlin takich gotowych, nic z tych rzeczy. Piekę po prostu sobie mięska, później kroję na kawałki, jak się upiecze. I w ten sposób mam gotową wędlinę. U mnie podstawa to albo ocet balsamiczny, albo sos sojowy. I dodaję tak troszkę, nie za dużo i nie za mało.
mięso właśnie dzięki sosowi sojowemu kruszeje. Ja niestety nie mogę dostać nigdzie octu balsamicznego. Musiałabym do Carrefoura podjechać, ale mi się po prostu nie chce. Także na razie tylko sos sojowy używam. Dzisiaj kupiłam nowe. Właśnie mówiłam o tym. Sos chili słodki. On jest bardzo dobry. Tu mam już taką resztkę po prostu. Przewróciłam go, żeby mi zeszła. Także to teraz to wleję. I wlewam to. On jest słodki. On w ogóle jest mało nawet, powiedziałabym, pikantny. Jest trochę pikantny. Wyczuwa się tą pikantność. Ale jest przepyszny. Słodziusieńki. Dlatego nadaje takiego też smaku właśnie tym mięsom. Także ja wszystko robię, i wołowinę, i wieprzowinę, i drób. No jeszcze muszę strząsnąć, żeby to zleciało całkiem. O właśnie. To już jest końcóweczka, ale tyle wystarczy. I teraz pierwszą dodaję kurkumę zawsze. Zawsze dodaję troszkę, nie za dużo. Gdzieś tyle. Bo to też i dodaje smaku, a przede wszystkim jest bardzo zdrowe, szczególnie na spawę, jak ktoś cierpi. Czyli to jest kurkuma, teraz papryka idzie. To jest mielona słodka. Nie żałuję. Tak. Już wysypałam oczywiście. Przyprawka, ja mam akurat wegetę, nie chcę mi się robić swoje, już nie mam czasu na to, żeby robić swoje warzywka, bo zawsze robiłam. Teraz po prostu dodaję trochę wegety. Trochę oregano jeszcze dodam. Tak jedną ręką nie jest lekko robić. Dobrze. I teraz jeszcze wezmę trochę pieprzu. Ja tu zawsze mieszam sobie pieprz kolorowy i czarny, bo bardzo lubię. Także teraz dodam, ale to już jedną ręką nie dam rady. I teraz należy to wszystko wymieszać, tak żeby te wszystkie przywary, te przyprawy, te zioła do niego. Trzeba go obrócić, ale to już jedną ręką nie dam rady. Tak to mniej więcej wygląda teraz. Jest obtoczone. Oczywiście musiałam sobie ręką po prostu to zrobić, obtoczyć. I teraz przykrywam talerzykiem. Można folię nałożyć spożywczą, jak komu co wygodnie. I do lodówki, i co najmniej na 12 godzin. A potem pieczemy. Tu było 1,2 kg mięsa, więc tak myślę, że godzinę 20. Najpierw godzinkę będę piekła, a później będę przypiekała go. Zobaczę, jak długo będę przypiekać go po prostu, żeby był troszkę taką chrupiącą, miał tą skórkę. No i to wszystko, moi drodzy. W końcu muszę się wziąć za to farbowanie. Strój dnia do farbowania. Mam takie czarne spodenki i czarną bluzeczkę i będę mi się farbować, jak to moja znajoma mówi, malarstwo dogłowowe. Najpierw muszę rozczesać te swoje włosiny, a w ogóle będę używać tej farby 111 od Garniera. I dzisiaj zetnę grzywkę, bo już nie, niestety ona już za długa i taka nie układa mi się tak, jakbym chciała. Włosy mi znowu wychodzą, no już trudno. No będę musiała naftę albo biotebal sobie kupię właśnie. Kuzynka mówiła, że jej to pomogło. No może mi też pomoże. Zobaczę. Okej. Okay. Jeszcze się ładnie kręcą. Moje włoski, trochę dłuższe. No to trzeba przygotować wszystko. Rękawiczki oczywiście muszą być. Dzisiaj nie będę mieszać, bo zawsze mieszam farbę z jakąś inną farbą, żeby mieć taki fajny kolor. Ale chcę już troszkę rozjaśnić te moje włosy, także dzisiaj tylko ta farba. Pokażę się później już po ufarbowaniu włosów. Jak widzicie, ścięłam swoją grzywkę już zupełnie krótko. Rozjaśniłam też włosy farbą, także mam już inny kolor niż miałam. Tak myślę, że może być. Trochę już jest lato, więc troszkę tak jaśniej, jakby słońce mnie tam liznęło te włosy.